No witam, witam. Ja jestem oczywiście Goldzor i jak widzicie, w końcu udało mi się wejść na pierwszy prestiż w Black Ops 6. Przy okazji zrzuciłem sobie też z tej ekscytacji pada. Moi drodzy, nastąpiło to mniej więcej po 14-15 godzinach czystej rozgrywki w Black Opsie 6. Zobaczycie, moi drodzy, już zaraz mecz, który mi właśnie ten prestiż dał, który możliwość tego prestiżu dał, bo przypominam, ten prestiż nie jest, moi drodzy, w tym roku jakkolwiek obowiązkowy. No i tych prestiżów, jak zresztą powinniście już wiedzieć, będzie aż 10, później droga do 1000 poziomu po wbiciu 10 prestiżu będzie się działo. Dzisiaj natomiast zaczynamy na dobre, bo prestiż pierwszy. Ja z takich ciekawych rzeczy, bo wszystkie nagrody, z czym się wiąże ten prestiż, zobaczycie właśnie po tym meczu, który już zaraz, pokażę Wam jedną rzecz. Otóż fajne jest to, że w tym roku gra gromadzi Wam statystyki ogólne, ale też statystyki dedykowane każdemu prestiżowi. Także jak widzicie, na prestiżu pierwszym zagrałem mało spotkań, bo tylko 5. Tak prezentują się moje statystyki, ale już ogólnie wygląda to w ten sposób. Więc będzie można też swój potencjalny progres badać, chociaż pewnie tak jak i ja, głównie skupiacie się teraz też na wbijaniu kamuflaży na bronie, więc te statystyki nie do końca odzwierciedlają nasze umiejętności, no bo niektórzy biegają z jakąś wyrzutnią, żeby niszczyć BSP latające w powietrzu, no to siłą rzeczy te statystyki będą mieli gorsze. Tutaj macie, moi drodzy, jeszcze mniej więcej potwierdzenie, ile czasu to zajęło. Ja myślę, że tak z godzinkę max na tym prestiżu już spędziłem, bo poszedłem po prostu spać. 15 godzin. Mniej więcej tyle mi to zajęło, robiąc bardzo dużo fragów zazwyczaj, więc to jest takie, bym powiedział, jedno z najszybszych temp, jakie można bez żetonów Double Expa do tej pory prowadzić, żeby wbić ten prestiż. Natomiast od tej pory będę już leciał z żetonami Double Expa, troszkę się w nie wyposażyłem, mam 21 razy 15 minut Double Expa do wykorzystania dzięki Sadi. No i będziemy w ten sposób to kontynuowali. Zapraszam Was na mecz, który dał mi prestiż, a następnie zobaczcie, z czym to się wiąże, czy to się opłaca. No i ogólnie dajcie znać, jak to u Was wygląda, który macie poziom. Miłego oglądania. Zostawcie proszę łapkę w górę dla polepszenia zasięgów z góry. Mega dziękuję. I raz jeszcze miłego oglądania. Dobra widzowie, tym meczem chyba wbijemy prestiż. Także zobaczymy sobie, jak to wygląda. Długo czekaliśmy na ten moment. Dużo czasu to zajęło łącznie. Łącznie chyba z 15 godzin grania. Z minimalną pomocą żetonów Double Expa, żeby wbić ten prestiż. Także no zobaczmy, jak ten ostatni mecz przed prestiżem wyjdzie i co dostaniemy za prestiż. Że mamy sika, bo go wbijamy na złoto. Będzie piąte złoto zaraz. I lecimy. Lubię takie mecze z dodatkowym smaczkiem. Ale tam polecieli. Double kill. Triple kill. Fajnie. Dobra, teraz będą szli pewnie z lewej strony. Wiedziałem, tylko nie zdążyłem, ale wiedziałem. Oj, biegnie, biegnie od razu. Co jest? Co jest? Co jest? Spuszczowali nas, drużyna, ogar. Tak nie może być. Żeby nam z prawej strony, gdzie byliście, pusza walnęli. Tego się akurat totalnie nie spodziewałem. Ja wyjeżdżamy góra. Tu nic nie ma, jest na murze. Jest jedna. Drugi. Cofamy, cofamy. Tutaj będzie hardpoint. Nie, tu był. Nie. A, plecy. Zamieszałem się. Nie zwróciłem uwagi, a tu jest przecież drugi hardpoint. Teraz wystarczy trzymać tę pozycję. Ginę tutaj, nie mam wsparcia. Uciekłem jakoś spod. Masakra, ale rozpierdziel, nie wiem gdzie jestem. Jeszcze go zabijam, ale plec. Okay. Tu chłopiec na dole. Cały czas dostaje z miejsc, gdzie nie ma prawa, żeby był przeciwnik. Uf. Ledwo co. Uuu.
Dobra, tu zamknęli. Ej, tu można było przejść tym gzymsem. Spoko opcja. To widziałem. Dobra, jak tam znajduje, bo chyba tam kampią. A, tam rzucił nejda. Lecimy dół. Sam na dole. To jest po prawej chyba. Cztery mam na złoto. Kurde, no coś nie mam szczęścia. Nie mam szczęścia. Tu mi wyjdzie dwóch. Tu nie zdążę, tu plecy. Okej. Dobra, i wbiliśmy w tym oto sposobem 55 maksymalny level już na fulla, więc będę mógł teraz sprestiżować Enemy UAV. Ciekawe, czy ja jako Sleeper Agent jestem na Enemy UAV. Chodzę im na plecy. Nie wiem, nie jestem w stanie stwierdzić. By się obrócił teoretycznie ten chłop. Dwa razy go zabiłem. Teraz poszliście na hardpoint, teraz to już za późno, drużyna. O. Nic nie patrzę, ja dostaję z... Okej, headshot. O, masakra. No way. Przestałem strzelać dwa razy. A, jeszcze plec. Nigdy nie ufaj randomom. Nie ufam nigdy. Nie no, mecz publiczny, także chillera, ale... frustrujące, że ktoś tam za głęboko pobiegnie i się psują spawny, nie? Nie zdążyłem już. Czy dałem radę? Zaraz ci powiem po meczu, Arek, co trzeba zrobić. MP5 lepsza na blisko. Ale na daleko już lepszy ames. Darmowa główka. Idzie z prawej. On jest góra, okej. Patrzę tu.
Fucking hell. Enemy UAV inbound. Plecy, plecy, plecy. Flip spawnów. Nie trafiłem głowy. Dobra, zamieniam się w Sleeper Agenta znowu. Teraz mnie tu dojadą. No nie, ale timingowo wszedłem w... Patrzcie to, nie? W ogóle nie od niego. Ale w pierdziel dostarczy. Dobra, zagotujemy szychę. Trzymaj. Dzięki, zawsze działa. Nie zdo, nie dałem rady już przetrzymać. You didn't think I'd let that go, did you? Tackle, we're flying on fumes. UAV returning to tank. Hardpoint identified. Gotujemy szychę. Dobra. Hardpoint active. Plecy. Hostiles have the hardpoint. Ajajaj, obili mnie. Hostile UAV established overhead. Gdzie chłop szedł? Co jest? Ale mam mindfucka. Gdzie jest gdzie oni mają spawna? Co jest? Mój team tak rozwala spawny. No kurwa. Nie mam pojęcia, co się dzieje, nie? Akurat w stunkę wszedłem, nie? O, ciężko, ciężko było. Ale to nie jest istotne, widzowie, bo mamy prestiż w tym momencie. W tym momencie mamy prestiż Dicho. Tam gdzie robisz dużo fragów, no. Nie wiem, gdzie ci się najlepiej gra. Let's go. Pierwszy prestiż, proszę bardzo. Szczegóły prestiżu, od razu sobie tam wejdziemy. Zobacz nagrody. Ok. Dobrze, no to zrobimy to. Wyjdę sobie z lobby. Jest 10 prestiżów, ja właśnie wchodzę na pierwszy. Teraz tak, zresetowany zostanie mój poziom, ale zachowam postępy broni, operatorów, wyzwaniach, odznak, wariantów broni i tak dalej. Będę miał jedno stałe odblokowanie. Otrzymam oczywiście nagrody za prestiż. Zresetują się moje statystyki. Ok. Tak, chcę to zrobić. Robimy to. Taka animacja. Fajna animacja. Fajna animacja. No jesteśmy w prestiż pierwszy. Odblokowałem od razu tego operatora, już wam go pokażę. Na poziomie 10 tego prestiżu odblokuję to, na 20 to, na 30 ten emblemat, na 40 czachę i na 50 schemat fajny do jednej z broni. No i spoko, spoko. Teraz po prostu jak widzicie mamy pierwszy poziom prestiżu pierwszego. Tak to wygląda. Operator, którego odblokowałem, będzie gdzie? O, jest, dobra. To jest ten operator. Weaver. No tak, przecież to... Tam było nawet napisane, że to jest Weaver. Taki operator po prostu jako jedna z nagród. Dobrze, no fajnie, fajnie. Ja się cieszę, ja bardzo lubię prestiże. Jesteśmy na prestiżu pierwszym.
Teraz oczywiście ten mój AMES został na poziomie 26, ale... Czemu? O. Jak widzicie, to mi nic nie zmienia. Mogę sobie go od nowa jakby chyba zrobić. Tak jest.